Jak zobaczyć fizycznie oczami swoją podświadomość? Jak można odczytać ją i zobaczyć, jak wpływa na nas i też wpłynąć na podświadomość? W tym filmie nie zajmę się perspektywą wewnętrzną, gdzie możesz, jak chcesz, zaobserwować swoją podświadomość, obserwując swoje myśli. Jakie myśli ci przychodzą same do głowy? Jakie obrazy? Jakie masz sny? Jak się czujesz? Jakie jest twoje uczucie w różnych okolicznościach? Jakie jest twoje uczucie ogólne, jak nic się nie dzieje, jak się czujesz? Co robisz? Co robiłeś przez ostatnie 5 godzin? Co robiłeś przez ostatni rok? Wejdź w historię swojego konta bankowego. Zobacz, na co wydajesz pieniądze. Wtedy zobaczysz, co to jest to coś w tobie, co jest najsilniejsze, co tworzy i daje pewien efekt. Jakie są wszystkie te twoje małe działania, które się składają tak, że dają pewien efekt. Możesz zaobserwować te wszystkie podświadome rzeczy, działania, zachowania, zaobserwować ten wzór, który się powtarza i tworzy pewną rzecz i możesz zmienić te swoje działania, zachowania, myśli. To jest coś, co może pomóc, ale w tym filmie zajmiemy się perspektywą zewnętrzną, gdzie bardzo duża część twojej podświadomości wyraża się przez ciało, więc jak chcesz zobaczyć swoją podświadomość, to stań przed lustrem nago albo nagraj siebie na wideo albo poproś kogoś, żeby cię nagrał na wideo. I często mamy taki opór, żeby zobaczyć siebie gdzieś na wideo. Chcemy, jesteśmy podekscytowani, żeby zobaczyć siebie, ale nie wszyscy, ale często jest tak, że trochę się boimy zobaczyć siebie, bo wtedy rzeczywiście zobaczymy to, co często nie chcemy zobaczyć. Zobaczymy, jakie rzeczywiście mamy zachowania, jak się śmiejemy, jak się zachowujemy, jaką mamy mimikę, jak stoimy, w jaki sposób stoimy, jak reagujemy na sytuację. Widzimy wszystkie te rzeczy. Są widoczne. Ta podświadomość się ujawnia i my to rozumiemy. My znamy siebie lepiej i zrozumiemy wszystkie te zachowania, skąd wynikają, co to jest, co kryje się w środku. Teraz, jeżeli chodzi o ciało i psychikę i podświadomość, to jest to badane. Autor książek, Alexander Lowen, on badał przez całe swoje życie wpływ psychiki na ciało i ciało, jaki ma wpływ na psychikę. Można przeczytać jego książki, można to sprawdzić i ogólnie chodzi o to, że z jego badań wynika to, że to, jak się czujesz, jaki masz stan, w jakim stanie psychicznym się znajdujesz, w jakim stanie przebywasz często, jak dorastasz, jak jesteś mały i dorastasz, to jak znajdujesz się często w różnych stanach emocjonalnych, gdzie czujesz intensywne poczucie obowiązku, albo czujesz często żal, albo czujesz często smutek, albo radość, albo jakiekolwiek uczucia, jak przebywasz w pewnych stanach bardzo często, jak dorastasz, to twoje ciało znajduje się w innej chemicznej kompozycji, bo to, jak się czujemy, to, jakie emocje mamy, mają wpływ na naszą chemię. Inna chemia się wydziela w naszym mózgu. Inaczej nasze hormony pracują, inaczej nasze ciało pracuje. I wtedy kształtuje się ciało inaczej. Albo przebywanie w pewnych nastrojach powoduje na przykład, że plecy się garbią. I to wszystko kształtuje nasze ciało. To, że plecy się garbią, jak jesteś mały, to ma wpływ na całe twoje ciało, bo wszystko się dostosowuje do tego. Więc kształtuje się nasze ciało i psychika nasza, nasze stany emocjonalne mają bardzo duży wpływ na to. Teraz, z badań wynika też to, że zmieniając swoje ciało, mamy duży wpływ na psychikę. I wyszło to, że rzeczywiście ludzie, którzy na przykład mieli genetyczne wady, gdzie rodzili się z pewną wadą, wadą wzroku na przykład, to ta wada wzroku, ta wada jakakolwiek masz, to ma wpływ taki analogiczny na twoją psychikę. Wpływa to. Więc zmieniając swoje ciało, możesz zmienić swoją psychikę i wpłynąć na swoją podświadomość. Na to, jak działasz, jakie decyzje podejmujesz, jak wygląda później twoje życie, jaki jest efekt tego. Krótkoterminowo możemy wpłynąć tak, że zmieniamy od razu nasze ciało natychmiastowo w różnych sytuacjach, gdzie na przykład od razu chcemy się garbić, od razu chcemy patrzeć w dół, to wymuszamy wzrok centralnie na wprost albo trochę wyżej, jak chcesz. Wzrok centralnie na wprost, szyja bardziej wyprostowana, wystabilizowana, nie wygięta do przodu, plecy wyprostowane. Jakbyście mieli tutaj ekran i chcielibyście pokazać, co jest tutaj na ekranie. Prostujesz,
klatkę piersiową, ramiona w dół. Oddychasz głęboko i płynnie. Nie szybko i tutaj wysoko, tylko głęboko, do samego dołu oddychasz. Pozwala, żeby brzuch się otworzył, żeby wszedł, żeby weszło tam powietrze. I delikatnie, płynnie oddychasz. Jak zmieniasz takie rzeczy od razu, to natychmiastowo utrzymujesz pewien stan. I to jest trudne, bo często od razu nasze ciało chce się zmienić, wrócić na ten swój wzór, gdzie czujesz się w pewien sposób i od razu twoje ciało chce zrobić pewną rzecz. To wtedy jak krótkoterminowo starasz się i pamiętasz o tym, żeby wyprostowywać się, żeby cały czas dbać o to, to im dłużej przebywasz w takim układzie swojego ciała, tym większy ma wpływ to na twoją podświadomość, na twoje decyzje, na twój stan, jak się czujesz. I możesz zrobić taki eksperyment, że staniesz i przypomnisz sobie ten moment w twoim życiu, gdzie chciałeś czegoś, pragnąłeś czegoś bardzo, zrobiłeś pewne rzeczy w pewien super sposób, wyszło, dostałeś to, masz to, świetnie, wszystko wyszło idealnie, jesteś szczęśliwy. I przebywać w tym stanie przez dłuższy okres czasu. Siedzieć w tym, myśleć o tym, jak się czułeś, jak fajnie było. I powoli zauważyć, jak twoje ciało się zmienia. Wtedy możesz zaobserwować, jaki jest wzór twojego ciała na te emocje, na te uczucia, na ten stan psychiczny. Jaka jest analogia twojego ciała, jak oddychasz, jak stoisz w tej sytuacji, gdzie wszystko wyszło, gdzie wszystko jest pięknie. I później jak obserwujesz takie rzeczy, to możesz odtwarzać samo to ciało, jak stoi, jak oddychasz. Odtwarzać to i przebywać w tym i utrzymywać to dłużej, wtedy masz kontrolę i masz wpływ na swoją podświadomość, na swój stan, na to, jak się czujesz. Więc krótkoterminowo to są działania, które możesz zrobić od razu i po paru minutach, 5 minut około, możesz zobaczyć zmianę w uczuciu, w twoim stanie psychicznym, jak utrzymasz pewien wzór oddychania, jak na przykład stresujesz się, jak znajdujesz się w różnych okolicznościach, gdzie nie są przyjemne, jak postarasz się wymusić troszeczkę wyprostowanie się, oddychanie płynne, skupisz się na tym przez parę minut, chociaż 5 minut utrzymać takie coś, to zauważasz zmianę. I im częściej to robisz, tym łatwiejsze to jest, tym częściej przebywasz w lepszym stanie. Teraz, długoterminowo, najlepsza rzecz, którą możesz zrobić, bo trudno jest codziennie pamiętać o tym, żeby prostować się. Często fazuje nas to, często zapominamy, często jest tak intensywne są emocje, że nie mamy, nie przychodzi nam do głowy to, żebyśmy oddychali, żebyśmy zrobili coś na to. Fazuje nas, wciąga nas. Więc najlepsza rzecz, którą możesz zrobić długoterminowo, to jest ćwiczenia, yoga, jakikolwiek rodzaj ćwiczeń, którym skupisz się na tym, żeby twoje ciało było bardziej stabilne, bardziej zbalansowane, wyprostować się bardziej, oddychać płynniej. Masaż, bardzo ważna rzecz. Bardzo często pewne emocje, pewne uczucia blokują się w pewnych miejscach, bo mięśnie się spinają w reakcji na pewne emocje, i to zostaje i mamy spięcia w różnych miejscach w naszym ciele, w naszej szyi, plecy, ramiona, spięcia, mamy podniesione ramiona tutaj. Wszystkie te rzeczy są związane z pewnym strachem, emocjami i jeżeli masujesz się, pójdziesz na ten masaż raz w tygodniu albo raz w miesiącu, albo poprosisz swojego partnera, żeby zrobił ci masaż, chociaż czasami kobiety nie mogą zrobić takiego masażu, bo to jest bardzo mocny masaż, żeby zmiękczyć te miejsca, gdzie są bardzo spięte. I to wymaga głębokiej pracy, mocno, żeby rozmasować pewne miejsca, gdzie energia praktycznie jest wstrzymana i się zbiera. Więc masaż stóp piłką od tenisa. Ja opatentowałem sobie pewien sposób masażu całych moich pleców piłką od tenisa. I przez ileś tam lat robię to i cały czas dopracowuję lepsze sposoby, żeby ułożyć się w pewien sposób, żeby wymasować to. Też chodzenie na masaż, świetna sprawa, gdzie specjalista cię wymasuje naprawdę tak mocno. Złagodzi się, wszystkie te emocje, wszystkie te uczucia odpuszczą sobie. I powoli po takich masażach, po ćwiczeniach, yoga, fitness, cokolwiek,
Powoli zmiększają się te miejsca, gdzie te spięcia się zbierają. Powoli prostujesz się, powoli stoisz inaczej, bo to jest długoterminowe. Jeżeli ćwiczysz regularnie 3-5 razy w tygodniu pewne ćwiczenia intensywne, to powoli twoja norma powoli się prostuje, zmienia się twoje ciało. I wtedy ogólnie więcej czasu przebywasz w pewnym stanie fizycznym, stoisz w pewien sposób, oddychasz w pewien sposób, masz mniej spięć w różnych miejscach przez masaż i to ma wpływ na twoją psychikę długoterminowo. I powoli zaczynasz przebywać w tym stanie, gdzie podejmujesz troszeczkę inne decyzje. Zachowujesz się inaczej, czujesz się lżej, czujesz się lepiej, czujesz się bardziej szczęśliwy, co przynosi lepsze efekty. Więc to jest siła naszego ciała i jak możemy użyć nasze ciało fizycznie, żeby wpłynąć na naszą podświadomość, na te wszystkie automatyczne decyzje. Gdzie rzeczywiście, jak zmieniasz swoje ciało fizycznie, krótkoterminowo i długoterminowo, to powoli przebywasz w innych stanach, co powoduje inne decyzje, co powodują inny efekt. Mam nadzieję, że ten film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.